Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam szanownych Państwa w kolejnym materiale o World of Warships i dzisiaj taki szybki film informacyjny. Otóż, szanowni Państwo, na spotkaniu polskiej społeczności, które odbyło się w Warszawie, zostały nam pokazane nowe niszczyciele paneuropejskie, w których skład będą wchodziły rokrenty również polskie. Także jeżeli już Was zwabiłem tutaj tytułem tego filmu, to ostudzę Wasz zapał. Nowych niszczycieli polskich będzie aż sztuk dwie. Przy czym będzie to na tierze 7 Grom i na tierze 10 o dziwo Gdańsk. Ale nie ma co się tutaj podniecać, bo Gdańsk to jest niszczyciel wzorowany na Mogadorze francuskim, a Grom to jest okręt siostrzany Błyskawicy. Także żadnych praktycznie nowości w tym drzewku nie zobaczymy i to jest dokładnie to, czego się spodziewałem, jeżeli by taka linia weszła. Nawet jeżeli mówilibyśmy tu o polskiej linii stricte, gdzie wszystkie okręty były pod naszą banderą, to i tak większość z nich będzie to już po prostu kopia tego, co już mamy w innych drzewkach, no bo z czego inaczej skleić polskie drzewko. Więc tak, mamy tutaj okręty tureckie, norweskie, greckie, z Jugosławii również oraz z Polski, te dwa, które Wam wspomniałem. Jaki jest koncept? To mają być okręty artyleryjskie, wyposażone w generator dymu oraz od tieru 8 będą posiadały również radar dozorowania. Płaska trajektoria lotu pocisków będzie nam pozwalała na w miarę komfortowe strzelanie na dużych dystansach. Torpedy będą przyzwoicie szybkie, ale będą miały krótszy zasięg niż te, które są na drugiej gałęzi, czy tam pierwszej gałęzi okrętów paneuropejskich i będzie ich na salwę mniej. Ale będą miały za to wyższy damage, także podobna prędkość, mniejszy zasięg, mniejsza ilość, ale wyższy damage. Także no tak można by powiedzieć, że w miarę to jest zbalansowane. Zaczynając od tieru 7, niszczyciele będą rozpędzać się do wysokich prędkości, a od tieru 8 będą miały dużą pulę HP, także w miarę artyleryjska linia. Do tego mamy jeszcze kiepską obronę przeciwlotniczą, co wydaje mi się, że mogłoby to być troszeczkę lepiej, skoro będziemy cały czas widoczni, bo będziemy strzelać. Więc tak. Na tierze 5, bo rozumiem, że od 5 będzie rozgałęzienie, to jest okręt pod flagą turecką, ale zamówiony w Wielkiej Brytanii. Na tierze 6 mamy okręt europejski, również, w norweskiej marynarce służący, również brytyjski okręt. Grom, czyli błyskawica, również budowana dla nas przez brytyjskie stocznie. Dalej mamy Split, to jest okręt, również zbudowany brytyjskiej stoczni. Niestety 9 na chwilę obecną nie jest nam zaprezentowana wizualnie, bo jest jeszcze na etapie prac, ale mamy tutaj 10, czyli Gdańsk. Ciekawe, czy będzie Gdańsk, czy Danzig swoją drogą. Ale mamy tutaj niszczyciel na podstawie francuskiego Mogadora. Także absolutnie nic w zasadzie nowego, co by się tutaj mogło w tym drzewku pojawić. Ale jest taka informacja. Podejrzewam, że mamy informację tutaj, że pierwsza połowa 2023 roku, także jeszcze troszeczkę poczekamy. No i zobaczymy, czy coś, jakiś koncept się tu zmieni, jeżeli chodzi o styl gry tymi okrętami oraz czy będą tutaj jeszcze jakieś inne okręty wprowadzane, bo pewnie jakaś premka wejdzie, mamy jeszcze na uwadze oczywiście polskie jednostki i myślę, że większość będzie zachwycona takim pomysłem, ale ja uważam, że jest to absolutnie zbędne, także no... Robią nam to na siłę, żebyśmy się odczepili, ale czy to potrzebne, nie uważam. Także w tym materiale wszystko. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Cześć i na razie.